Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever, zapraszam do kolejnego materiału. My kochani, taka można powiedzieć seria, nie wiem, taki pomysł na serię, żeby zrobić jakby takie poradniki od zera, ponieważ no, niby CS2 jest bardzo podobny do CSGO, ale jednak nie jest ten sam i troszkę jakby jest inna meta, troszkę inaczej trzeba jakby grać, trochę trzeba inaczej pikować, trochę też trzeba inaczej strzelać. I też trzeba brać pod uwagę niektóre czynniki, hashtag subtik, pod uwagę jak gramy w CS-a. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, jeśli tak łapeczkę w górę, sub, komentarz, a teraz lecimy dalej. Obczajcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CS-a, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 złote 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro! Ogólnie postaram się jakby podzielić ten film na sekcje, gdzie będziecie jakby z dalszą sekcją widzieli więcej i mieli jakby większe pojęcie o tym, na co składa się strzelanie, z jakich elementów. Na początku zaczniemy sobie od podstaw, od takich podstawowych elementów, potem dalej i na końcu filmu myślę, że będzie, jak połączymy to sobie wszystko w całość, będziecie wtedy o wiele lepiej jakby strzelać, o wiele lepiej pikować i tak dalej, i tak dalej. Także podstawą jest po prostu wejście sobie na przykład na aimbots i lecić sobie pestkami. To znaczy macie, albo sobie tapujecie, czyli strzelacie po jednej kuli, ewentualnie walicie bursty, czyli 2-3 pociski góra i tyle. Możecie to powtarzać na przykład robiąc powiedzmy 200 zabójstw, 300, 400, kto jak woli. Najlepiej jest tak, że jak powiedzmy nie traficie w jednego bota, to olewacie go. Olewacie go, lecicie do kolejnego, nie? Czyli na przykład spuduję w tego, lecę dalej. I na przykład lecicie, no nie wiem, powiedzmy 100 zabójstw walicie z burstami i na przykład kolejne 100 walicie sobie tapami, nie? Czyli mamy jakby podstawy tego wszystkiego. Druga rzecz będzie troszkę jakby rozwinięciem poprzedniej, gdzie mieliśmy bazowe strzelanie z albo tapowaniem, czyli używaniem jednego pocisku, ewentualnie bursta o 2-3 pociski. Wtedy dołączamy jakby kolejną mechanikę, czyli po prostu flikowanie. Fliki to po prostu jest ruch myszki prawo-lewo w płaszczyźnie X. Fliki polegają właśnie na szybkich ruchach, przede wszystkim celnych ruchach myszką na boki. Do tego przydają się właśnie boty na aimbotsach, właśnie na tej jakby pierwszej ścianie. Robicie sobie taki trening, że po prostu lecicie jakby od prawej do lewej, skacząc po prostu z bota na bota. Na początku to nie będą oczywiście w 100% celne strzały, ale chodzi o to, żeby wasze mięśnie jakby zapamiętały, jaki ruch musicie wykonać, żeby mieć powiedzmy odległość od tego bota do tego, ewentualnie od tego do tego, jaki ruch po prostu musicie wykonać myszką na waszej podkładce, żeby ten flick bardzo dobrze siadł. No i wtedy sobie ćwiczycie właśnie lecąc od lewej do prawej, z prawej do lewej i sobie tapujecie, czy będziecie sobie kasować na przykład, nie wiem, bota obok bota, czy będziecie robili sobie jakieś takie dłuższe ruchy, co trzeci, co czwarty bot i tyle. Także flikowanie mamy już na szczęście za sobą. Kolejną moją drodzą metodą jest trackowanie, czyli śledzenie waszego celu. Tracking jest bardzo dobry przy obecnym jakby subtiku i przy Pickers Advantage, gdzie gracze po prostu wyjeżdżają zza rogu jak Formuła 1, jak motorówki. Dzieje się to bardzo szybko i warto by było, żebyśmy jakby śledzili i mieli ten lepszy tracking w grze. Na czym polega jakby ta sekcja treningowa? Trzymacie celownik przyklejony jak najdłużej do bota i w momencie, kiedy czujecie, że będzie idealny headzik, po prostu dajecie tapa. Jedno, dwie góra, nawet 3 sekundy i leci tap. Tutaj no nie udało się tapować. Ale chodzi o to, żebyście ten tracking jakby ćwiczyli. Jeśli
czułość będzie za duża, no to wtedy będziecie mieli celownik jakby przed botem. Będzie ciężko wam do tej głowy właśnie dochodzić. Jeśli macie sensa za niskiego, no to wtedy będziecie celownikiem podążać jakby za botem, że nie będziecie mogli jakby wykonywać takiego dobrego, precyzyjnego ruchu, żeby ten celownik był na głowie. Także po prostu sobie siedzicie na tej mapie, możecie też sobie dostosować właśnie sensa do tego trakowania i tyle. Także siedzicie tutaj od kilku do kilkunastu minut, jak kto tam woli. Też możecie na przykład sobie połączyć jakby poprzedni trening z flikowaniem. I to też nie jest tak, że musicie, wiecie, jakby każdego bota zabijać, bo to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żebyście ten celownik po prostu przyklejali do głowy danego bota, nie? Więc możecie sobie użyć kałacha, możecie jeszcze sobie użyć, wiecie, USP-a, czy tam Glocka, jak kto woli. I tyle. Także tracking mamy też już, moi drodzy, za sobą. Moi drodzy, mamy też czwartą sekcję. Chyba czwartą. Jest to Recoil Master. Pokażecie tą mapkę? Jest to jakby odświeżona mapa, ta stara Recoil Master z Global Offensive. Gdzie mamy tutaj, wiecie, cały ten pasek spraya do danej broni. Mamy też tutaj właśnie A4. Mamy właśnie główną broń jakby całej gry. Kałach AK-47. No i ćwiczymy po prostu sobie. Ćwiczymy sobie spraya. To są akurat punkty, po których musicie jeździć celownikiem i zobaczcie, że tutaj jest akurat procent jakby trafienia. Najlepiej jakbyście utrzymywali sobie mniej więcej powyżej 60% jakby celności trafienia waszych strzałów właśnie w ten okrąg. I tak sobie mniej więcej ćwiczycie tego, moi drodzy, spraya. Także mapka bardzo fajna, polecam, no bo wiecie, jak przy tych subtikach, jak przy tych obecnych hitboxach w Counter-Strike 2, jak można powiedzieć, że jak niejednostajne są te spraye i ogólna kontrola full auto w Counter-Strike 2. Także full auto warto sobie przećwiczyć, chociaż czasami gra może twierdzić inaczej, gdzie te pociski oczywiście lecą. I teraz tak. Piątym chyba segmentem, piątą sekcją, jaką się zajmiemy, to są po prostu deathmatche. Ale deathmatche najlepiej jakbyście grali w taki sposób, żeby wchodzić na deathmatch, jeśli macie jakiś konkretny cel. Na przykład, nie wiem, 5 minut DM-a sobie chodzicie, na przykład staracie się walić albo na przykład spraya, żeby kontrolować sobie, wiecie, full auto. Ewentualnie możecie też nawet poćwiczyć sobie, no nie wiem, strzelanie z digla. Albo nawet, wiecie, samo tapowanie, żeby poćwiczyć sobie tapowanie, ewentualnie też jak tutaj są jakieś takie mało oblegane serwery, gdzie na przykład są boty, możecie też sobie ćwiczyć na przykład trakowanie, żeby mieć po prostu na deathmatchu jakiś, powiedzmy, cel, nie? Żeby nie wchodzić na serwer, także po prostu biegacie bez żadnego celu, tylko po prostu, wiecie, lecicie plus W, nie zwracacie w ogóle zupełnie uwagi na to, co się dzieje na mapie. Czyli na przykład, nie wiem, 5 minut sobie tapujecie, 5 minut walcie sobie, no nie wiem, full auto, a po prostu sobie to miksujecie, nie? Też trenujecie sobie właśnie jakieś white pickowanie, czy takie, wiecie, szerokie wychodzenie i sprawdzanie kątów. Sprawdzacie też sobie właśnie takie pre-aimy i tak dalej, ale o takich właśnie czynnika będziemy się, powiedzmy, zajmowali, możliwe, że w innych materiałach. Także najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o deathmatche, miejcie jakiś cel. Jeśli używacie tych serwerów właśnie z wyszukiwania gier i tutaj macie właśnie deathmatch, jeśli w tych niezależnie od tego, na jakiej mapie gracie, jeśli jesteście co najmniej w top 5, to ten serwer jest za łatwy dla was. Olewacie wtedy serwery Valve i właśnie od tych serwerów Valve zaczynacie, jeśli macie jakieś problemy z ogólnym strzelaniem, z ogólnym jakby pojęciem, gdzie są przeciwnicy na mapie i tak dalej. Jeśli jesteście, wiecie, z palcem w dupie, tak robicie te deathmatche valve'owskie, no to wtedy wchodzicie sobie w serwery deathmatch społeczności.
Jakieś na przykład no pistol, headshots only, coś takiego, jakieś FFA, każde na każdego, tak jak ja tutaj akurat. Te serwery są na przykład z Cybershocka, między innymi. Więc tam możecie sobie wejść, tam też dużo prosów gra, tam też o wiele wyższy jest poziom graczy na takich deathmatchach, ponieważ przeważnie to są jakieś tam no, od 8, 9, 10 levela wzwyż i nieraz jesteście w stanie jakby spotkać jakiegoś pro playera, który no, między innymi się właśnie na takiej mapce rozgrzewa. Moi drodzy, ostatni segment, jaki chciałbym wam przedstawić, to są mapy typu Prefire. Są podstawowe mapy typu właśnie Mirage, Nuke, Dust 2 i tak dalej, Inferno, Vertigo. Macie też trzy poziomy trudności, możecie też sobie wybrać mniej więcej bronie. To są właśnie mniej więcej od tego typa. To są mapy typowo z warsztatu, one są za darmo, możecie je sobie pobrać. Jak chcecie, jeśli chcecie tylko grać na Mirage i tylko Mirage'a sobie prefire'ować, no to jak najbardziej do tego zalecam. Mapy przydadzą się wam do tego, żeby zobaczyć, jakie pozycje są typowe w CS 2. Jakie trzymać kąty, jak pikować, jak ustawić celownik, na jakiej wysokości celownik musi być, żeby po piknięciu celownik znajdował się automatycznie na głowie. I przydawało wam się tutaj to, co mówiłem właśnie na początku, czyli albo tapujecie, albo puszczacie bursta, ewentualnie możecie nawet sobie na daleko ćwiczyć jakieś full auto, ewentualnie transfer spraya. Ponieważ tutaj będą takie miejsca na mapie, gdzie na przykład tutaj z CT będziecie mogli na przykład sobie przećwiczyć transfer spraya z full auto. Na przykład z tego gościa, który stoi na dole na CT, będziecie na przykład mogli sobie zesprayować i przepuścić sobie spraya na gościa, który stoi tam na górze na tikecie. To jest akurat poziom hard, więc nie ma tutaj jakby miejsca na pomyłki. Bo jedynie co może być problem, to właśnie kwestia amunicji. No i macie takie, wiecie, typowe jakby miejsca pod spota. To prawdopodobnie dostałem z ninja, także mapki jak najbardziej polecam do takiego nauczenia się właśnie prefire'owania, do grania na przykład najlepiej właśnie na poziomie hard, ponieważ wtedy jakby wytrenujecie sobie też i wasz czas reakcji, będziecie wiedzieli, że jeśli pikniecie, to ile macie na przykład czasu, jeśli pikniecie, wiecie, za głęboko, no to powiedzmy drugi gościu, który stoi na etykiecie, na CT, was po prostu skasuje. Więc takie postawy jak najbardziej do takiego ustawiania się, pikowania i tak dalej, te mapy jak najbardziej się przydadzą. Także mając jakby te wszystkie segmenty, łącząc je w całość, możecie spokojnie jakby poprawić swojego aima, poprawić swoją celność, poprawić czas reakcji, poprawić pikowanie, movement, jeśli chodzi o te mapki typu prefire, o deathmatch i tak dalej. Da radę to wszystko, wiecie, złączyć w całość i usprawnić po prostu wasz styl gry, ale najważniejsze to właśnie są te podstawowe, od pierwszego segmentu do ostatniego. Początek sam jest najważniejszy, ponieważ jeśli nie ogarnie się podstaw, no to ciężko będzie wchodzić na mapkę typu prefire, jeśli na przykład celownik będzie nam chodzi nie tak jak powinien, jeśli na przykład trackowanie będzie złe, ponieważ tracking też jest dobry na przykład przy pikowaniu. Jeśli na przykład chcecie piknąć w jakiś konkretny kąt, w jakieś konkretne miejsce, no to fajnie jakby ten celownik był mniej więcej tam, gdzie chcecie, nie? A nie, że powiedzmy chcecie na przykład piknąć tego bota czy coś tego typu, a na przykład celownik będzie leciał nie wiadomo gdzie. Więc wiecie, to wszystko jakby łączy się w jedną dużą, fajną całość i to fajnie wszystko gra. Także mam nadzieję, że materiał wam się przyda. Będziecie mieli jakby większe pojęcie o tym, co się składa, co na przykład, jeśli będziecie mieli ogarnięte, wiecie, sekcję pierwszą, drugą, czwartą, to na przykład sekcja trzecia będzie do tego, żeby na przykład sobie to poprawić i będziecie widzieli wtedy, jak mniej więcej to zrobić, jak poprawić i tak dalej, także każdy, mam nadzieję, że znajdzie w tym filmie sekcję albo rozdział danego filmu, który mu się przyda i jakby wszczepi to w swój gameplay, w swój styl gry, w swoją gierkę i będzie po prostu stawał się coraz lepszy. Będzie miał większą satysfakcję z tego, że faktycznie jak pikuje, to zabija, a nie liczy po prostu na farta, bo subtik, bo hitboxy, bo CS2 i tak dalej. Co prawda trochę no, gra bez farta warta, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Przepraszam, że cicho mówię, ale syn śpi, nie chcę go za bardzo budzić. Mam nadzieję, że wszystko jest git klarownie wyjaśnione. Jeśli tak, zostawcie proszę łapeczkę w górę, subskrypcję, ponieważ jeśli spodoba to... Inaczej, przepraszam, jeśli podoba wam się ta pomysł na taką serię, żeby zacząć wszystko jakby od nowa, od podstaw, z takimi rozdziałami, że przechodzimy na początku filmu od takiego noob to pseudo pro
do ostatniej sekcji, do ostatniego rozdziału materiału, to dajcie znać, myślę, że coś takiego spokojnie wam zrobię. Możecie też jakby sugestie wasze w komentarzach, jaki kolejny jakby odcinek odnośnie pikowania, odnośnie pozycji, odnośnie ustawiania granatów i tak dalej, cokolwiek chcecie. Ustawień gry, ustawień czułości myszy, celownika nawet, jaki celownik do headów, jaki celownik pod spreje, który styl celownika i tak dalej. Wszystko będę robił, moi drodzy, dla was. Tylko musicie napisać, co bardziej chcecie, co bardziej na ten moment wam się przyda. Także z mojej strony to tyle. Sorki za długi koniec, ale mam nadzieję, że wszystko jest git. Także to tyle, trzymajcie się. Elo.